Wspomniałeś, że ostatnio byliście, udało wam się gdzieś tam trochę odpocząć, no i widzieliśmy zdjęcia roznegliżowane. Co tam się działo? No, to odpoczywaliśmy po prostu. Dziwne, żeby w rzece kąpać się w ubraniu. To po pierwsze, upał 40 stopni, kajaki, woda, huśtawka nad wodą, wygłupy. Takie dwa dni trochę odstresowujące. A myśleliście o takiej wspólnej, profesjonalnej sesji? Czyli ten temat się jeszcze nigdzie nie przewinął, więc ciężko nam jakoś się tam zobligować, jeżeli chodzi o tą sprawę. Ja myślę, że ja bym był otwarty. Nie wiem, jak Angela. Czy właśnie będąc moich przyjaciół, mojej przyjaciółki chłopak jest świetnym fotografem, takim pasjonatem, amatorem, robi świetne zdjęcia, zresztą sam nam robił. I myślę, że może jak się tak otworzymy, to najpierw dla bliskich osób niż zupełnie obcych. Powiedzcie, gdzie byliście u tych przyjaciół, jak spędzaliście ten czas? Tak naprawdę to nie byliśmy nie wiadomo jak daleko, to jest zaledwie 60 km od Warszawy, okolice Nowego Dworu i Pomiechówka. To zaledwie niecałe dwa dni na działce mojej przyjaciółki, gdzie jest przepięknie, odpocząć, naładować akumulatory, wrócić do Warszawy. Niestety nie mamy czasu na dłuższy wyjazd, tak jak planowaliśmy, jakieś Włochy, Sycylia, z uwagi na szereg innych obowiązków, które tutaj mamy na miejscu, ale co się odwlecze, to nie uciecze.